Dodatkowy smaczek. Parę dni przed odjazdem przyszedł do mnie wygrany przeze mnie w konkursie kolejowym mały pakiet podróżnika właśnie spółki kolejowej Polregio. Ona urządzała ten konkurs, więc będę mógł dodać tutaj jeszcze w roku głównego filmu tutaj taki mały opis, na czym taki pakiet polega i jak się do niego spakowałem, bo od razu wyrzuciłem wszystko ze swojego dużego plecaka, który miałem jak zawsze Uber Maxi spakowany na wszelki wypadek. Tutaj było trzeba pójść na kompromis, bo plecak według moich przeliczeń, wyliczeń ma około 13 litrów pojemności. I tak będzie dla mnie bardzo miał stosunek właśnie emocjonalny, ponieważ jestem kolejowy. Tutaj jak widać ładne sygnowane logo Polregio, więc ewidentnie mamy klimat Uber kolejowy. Do tego plecaka w zestawie był dołączony też sygnowane logo właśnie kolei regionalnych, taki właśnie kubek termiczny. Parę kubków generalnie miałem i nie wiem jak się sprawdzi tutaj takie ostre zapięcie twardego plastiku, który jest zapinany siłowo o twardy plastik, jak to się będzie właśnie ten sprawowało, no ale to od tego są właśnie takie testy, żeby to sobie zobaczyć. Więc przejdźmy do opisu może właśnie plecaczka. To, co mi się od razu spodobało w tym plecaku, to plecy. Plecy mają tendencję do tego, że się pocą, w każdym plecaku się pocą, ale w jednym czasami jest to coś wymyślone troszkę lepiej, czasami troszkę gorzej. Tutaj pokładam dużą nadzieję, że będzie to fajnie wyglądało, ponieważ jak widać, tutaj średnio to widać, bo jest dosyć kontrastowo na obrazie. Mamy tutaj siatkę z pianką po lewej, po prawej stronie i na samym dole. Po środku zostawiony jest kanał do wentylacji i ja w tym pokładam dużą nadzieję właśnie, że nie będą się plecy w tym specjalnie za mocno pociły, ponieważ jak będzie mocno plec dociśnięty do plec będzie dociśnięty do tych poduszek, to tutaj ta przestrzeń zostanie i właśnie będzie się jakoś to chłodziło, wentylowało. Z tyłu to można odpowiedzieć o tym. Jak już jesteśmy, żeby tego plecaka nie przestawiać, no to tutaj mamy na ramionczkach. Ramionczka są wysyłane też gumką właśnie z taką gumką, matką, pianką, z taką siatką do wentylacji. Chyba dosyć szerokie, no mamy 13 litrów. Ja nie mogę patrzeć swoimi standardami plecaków 100-litrowych właśnie, że to musi być wielkie, szerokie, masywne, żeby się nie wrzynało. To jest lżejszy plecak. Tutaj mamy taką nowinkę. Ostatnio to zobaczyłem, że bardzo mocno się reklamuje po sklepach właśnie, że takie na kciuki z przodu do trzymania, że się podobno właśnie wygodniej idzie. Mój żaden z demobilowych plecaków takich rzeczy jeszcze nie miał, więc nie wiem jak to się właśnie tam mniej więcej sprawdzi. To też zobaczymy w praniu. Więc to tyle, jeżeli idzie o tył. No wiadomo, 13 litrów nie będziemy mieli pasa piersiowego, nie będziemy mieli pasa biodrowego. Nie powinienem się w to zapakować w ten sposób, żeby to powinno być konieczne i wymagane. Tutaj od razu po przyjeździe, jak zobaczyłem właśnie, że mam, to sobie zrobiłem od razu pakowanie, dlatego on jest ładnie napchany, to za chwilę pokażemy. Składa się z komory głównej, tutaj takim kapturem zakrywanej, małej kieszeni, pionowy dostęp. Pierwszy raz się spotykam, ale myślę, że chyba to polubię, bo można fajnie wybierać sobie rzeczy z góry, z dołu, nie trzeba nurkować ręką, jak w klasycznych rozwiązaniach. Po lewej stronie mamy kieszeń siatkową, to od razu mogę wtedy pokazać. Mieści mi się tutaj prawie litrowy bidon z wodą. Tutaj kurczę pojechałem sobie klimatycznie, więc jest to vitamin water. Po prawej druga kieszeń siatkowa identyczna. Tutaj będzie mój Regio kubek. Zaczniemy od kieszeni małej, co tam wpakowałem. To jest dla mnie to eksperymentalne pakowanie, bo ja się przyzwyczaiłem do opakowania właśnie w plecaki typu od 50 litrów wzwyż i od 8 kg w górę. Więc tutaj mamy kieszeń, ta co wspomniałem, właśnie pionowa. Tutaj mamy rzeczy szybkiego dostępu, czyli nawilżane chusteczki. Myślę podróżniczo-kolejowo, nie napchałem tam jedzenia, nie ma żadnego właśnie, co musiałem się pogodzić na wszelki wypadek, tarpa, schronienia, karimaty. Nic z takich rzeczy po prostu, które od razu zawsze mam domyślnie w pierwszych punktach, jak się pakuje. Mamy wczesną wiosnę, więc komin, super niezawodna rzecz, 100 zastosowań, czapka, szalik,
kominiarka, wszystko z tego można zrobić. Bez tego się nie ruszam, się czuję po prostu goły, jakby z tego wychodzę na jakąś wyprawę. Nie przepadam za czapkami z daszkiem, więc jeżeli uważam, że jest chłodno i wymagana jest czapka, to mam tutaj taką fajną dekatlonową dwustronną czapkę. Czyli można chodzić tym przez tydzień i ktoś pomyśli sobie, że a, gościu wymienia, jedna w praniu, jedna jest w użyciu. A nie, że nie ma żadnego prania, cały czas na głowie to jest ta sama czapka. Jako, że mam zamiar właśnie robić zdjęcia, nagrywać, no to tutaj Maxi Powerbank, o którym już w czasie tam leśnych swoich wypraw mówiłem. O, ciekawe, czy ja go naładowałem, czy pojadę sobie z Maxi Powerbankiem 20 tysięcy amperogodzin bez ładowania. Jest naładowane, to dobrze. Plan się lekko zmodyfikował. Tutaj moja druga połowa, która będzie ze mną jechała, wymogła nocleg w jakichś cywilizowanych warunkach, więc udało się niedrogo jakiś hotel wykupić. To obok powerbanka, o, kabel zasilający, wiadomo, dojdzie do tego gdzieś tutaj jeszcze, o, ładowarka zwykła sieciowa. I to nie tylko chodzi tutaj o hotel. Ja zapominam cały czas, że coraz więcej składów regionalnych jest ładnie zmodernizowanych i tu jest dostęp właśnie do gniazdka 220 i można spokojnie sobie to w cywilizowanych warunkach ładować te telefony. Ja tu cały czas mam myślenie totalnie samodzielnie, jest plecak, jest las, więc wszystko, co mi potrzebne, muszę mieć ze sobą. Prąd będzie zewnętrzny, jest duża na to szansa, więc zaufam otoczeniu. Nie ufam za to kablom USB, one mają tendencję, że czasami jak się przykrzywi tutaj ten cypek czy coś takiego, może nie działać, więc dwa na wszelki wypadek. Zawsze dochodzę do. Zawsze mam ze sobą latarkę. Z tego akurat nie zrezygnuję. Nie ma takiej opcji. Awaria prądu, noc czy jakaś ciemnica, to nie musi się zdarzyć tylko w lesie. To się może zdarzyć też w pociągu. Więc latarka, ciekawe czy naładowana. Tak. O, ja ją bardzo lubię. Ona ma zmienną geometrię soczewkowania. Dzięki temu można sobie świecić właśnie bardzo punktowo albo odpowiednio szerzej. I z tego co tutaj widzę, aha, jeszcze udało mi się tu zmieścić, to mi też zasu zostało. 1,5 litra wody na dzień musi być. Więc mamy tutaj takie coś kolorowego, żeby nie pić tylko wody jak zwierzęta. Więc hydracja w lewo, czyli tak w 13 litrach, jak widać, udało mi się już zmieścić tutaj blisko 1,5 litra, tak, 0,700 i dwie połówki. I to byśmy mieli opróżnioną tą kieszeń małą. Komora główna, przejdźmy. Zasłaniana takim kołnierzem. Nad komorą widać jest otwór do słuchawek. Ja słuchawką musiałem się przyjrzeć dopiero, bo ja mówię, o, worek hydracyjny. Czyli do lasu idziemy i możemy wziąć kamelbaga i sobie tą rurkę wziąć 13 litrów, a pomyśleli, nie, nie, to w tym wypadku jest do słuchawek. Nie wiem, po co to jest montowane, jakoś, nie wiem, wrzucam telefon z jakąś wybraną playlistą do plecaka, nie mam nad nim kontroli, tylko sobie tutaj biorę ten słuchawki przez to wyjmuję i do uszu i bez kontroli jakieś takie to, nie wiem, dziwne. Ja mam to zawsze telefon w kieszeni, żeby sobie tam pomanewrować, więc ja z tego zrobię chyba po prostu dziurę na system hydracyjny do Camelbaga. Komora główna. Jak na tak nieduży plecak, jest nawet pojemny, wydaje mi się, i przemyślany, bo tu widać właśnie, że mamy zorganizowane jakieś rzeczy. Czyli prowiant, tutaj bez moich ulubionych fasolek w puszce Bonduela do podgrzewania na leśnym ognisku czy kuchence turystycznej. Jedziemy awaryjnie, jeżeli będzie jakiś spadek po prostu węglowodanów w mózgu, to na słodko. Mam przetestowane te 7 Days, one mi robią, niekoniecznie jakieś batony proteinowe. 7 Days'a, jak zjem to czuję, że coś tam zjadłem i trochę powera jest. Jeżeli jesteśmy przy jedzeniu, to tutaj właśnie w tym organizerze wafelki jakieś dla siebie właśnie i towarzyszki podróży. Lwią część tej przestrzeni zajmuje docieplenie. Pogoda jaka będzie, nie wiadomo, więc generalnie przyjmuję, że na wszelki wypadek warto jednak coś mieć. Poszedłem na kompromis, zazwyczaj noszę podwójnie. Mam system cienki Polar i nadto lekki softshell. Tym razem, jako że nie mam takiej przestrzeni, mam tak zwany przeze mnie ciężki hard softshell. No to chyba jest oksymoron wewnętrzny. Dobra, więc mam ciężki softshell, ma grubszą wyściółkę polarową od wewnątrz, więc on robi to za taką lekko wodoodporną, bryzgoodporną kurtkę. To biorę. Będę może śmiesznie wyglądał na ulicy, bo on już trochę przeżył ze mną. Tu ma dziurkę, tu gdzieś przepalone i tak dalej, no ale
Ja wiem, co mam za sprzęt. Na noc tą właśnie zaplanowaną w hotelu, no i jedną taką bez hotelu, to właśnie rezerwowy t-shirt, wiadomo, to się najszybciej zużywa i czuć od człowieka, że jest w podróży. Jeden kompletna wymiana bielizny i następny t-shirt. No więc teoretycznie mamy 2 dni ubrania. Spodnie liczę, że ich nie ugnoję, więc powinny mi na cały czas starczyć. Nie byłbym sobą, nie zaufam jednemu systemu nośnemu, tylko jednemu plecakowi. Tu mam taki z Decathlonu 10-litrowy, więc on jest po rozwinięciu prawie tak duży jak ten plecak, tylko no nie ma żadnych usztywnień i to jest po prostu worek z ramionczkami. Gdybym ja to włożył wszystko do tego, to by mi po prostu przecięło obojczyk i mnie w ogóle ręce mi obcięło. Prawdopodobnie bym sam kadłubek został. Więc w środek mamy komorę główną. W komorze głównej, jak waszym widać, jest tutaj przegroda. O, oczywiście, parasol. Zwiedzanie będzie miejskie, czyli nie peleryna taktyczna oliwkowa, żeby wyglądać jak wojenstalker, tylko kulturalnie parasol, wstawiamy się w tłum, jesteśmy greymanami. Torba, do której się tutaj zmieści, matko przegroda, do której się zmieści, na gumce jest elastyczna, do której się tutaj zmieści prawdopodobnie jakiś tam tablet i coś takiego. No ja to traktuję jako po prostu kieszeń do segregacji rzeczy. Komora główna i mały organizer z jedną komorą, z jedną tu większą kieszonką, tu jakiś tam długopis, krzesiwo i ostrzałka do noża by weszła, albo skrzynka, zależy od regionu Polski, by weszła. No w tym wypadku będzie kulturalnie długopis. No i nie mam pojęcia właściwie co jeszcze, jakiś tam notesik czy coś takiego. I tak to by wyglądało. Tak wygląda właśnie cały pusty taki plecak Polregio z zestawu podróżnika, z którym właśnie się będę już niedługo tułał po Polsce. No, to taka przebitka właśnie, jak sobie w tle będą jeździły pociągi i nie będzie klimatu, żeby chodzić, biegać z telefonem między ludźmi i komentować, co się widzi.